Jesteśmy dzisiaj w Wisconsin. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj i spaliśmy w namiocie. Wieczór był naprawdę niesamowity, jeżeli chodzi o komary. Nigdy w życiu nie widziałem tylu komarów. Najpierw napierały na okna samochodu, potem były właściwie wszędzie. Słyszeliśmy informacje od pana, który mieszka tutaj w okolicy, że w Walmarcie nie ma już sprayów na komary. A aktywność komarów w ciągu ostatniego dnia, czy ostatnich paru dni wzrosła o 300%. W swoim życiu nigdy nie widziałem aż tylu komarów. Wczoraj miałem połowę twarzy pogryzioną całą w bąblach. Starałem się tego nie ruszać i chyba jest już trochę lepiej. Tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie działo się bardzo. Szczególnie, że poszliśmy pływać w pewnym jeziorze. I moment wchodzenia do wody i wychodzenia był bardzo ryzykowny. A kiedy pływałem, chciałem złapać oddech i połknąłem komara, bo one cały czas nad nami latały. Teraz za to jesteśmy nad innym jeziorem i taka ciekawostka, jest ono, ze względu na glony, zielone. I przez to także na brzegu możemy zobaczyć zielone ślady po wodzie. Dalej od brzegu woda jest już bardziej normalna, chociaż dalej widać pływające smuszki. Ale tutaj jest po prostu zielono. Jest także informacja dotycząca wody. Więc ja bym tutaj nie wchodził. Chodź tu. Jak te byki biegały? Było teraz podejście do zbierania grzybów, ale ja po paru minutach się cofnąłem, po prostu się nie dało. Komarów niesamowicie dużo, nie aż tyle jak w miejscu, gdzie spaliśmy, ale wciąż dosyć sporo. I kiedy kilka jednocześnie mnie atakowało, uznałem, że nie da się. Wróciłem, użyłem jeszcze raz dosyć mocnego sprayu i kiedy moja skóra była jeszcze od niego mokra, zobaczyłem, że siada na mojej nodze komar. Wisconsin to jest kraj komarów, po prostu. Przyjechaliśmy na obiad do Madison, czyli stolicy Wisconsin. Mają stoliki na zewnątrz, ale jest tutaj dość pusto, bo jest spory upał. Bardzo ładne rzeczy tutaj mają. Enjoy, guys. Thanks. Ta restauracja powstała chyba na miejscu stacji benzynowej, albo po prostu jest utrzymana w takim klimacie stacji paliw tak z lat 50. czy coś koło tego. Bierzemy jeszcze coś słodkiego do samochodu. Jak widać, to miejsce ma dosyć długą historię. I zgodnie z tym, co mówiłem, tutaj była niegdyś stacja benzynowa i mamy zdjęcie z lat 30. stacja benzynowa, a potem już restauracja. Przy okazji pokażę wam jeszcze, jak wygląda miasto.